Łapy mam bocheny, łokcie naprawdę, no stary, nie, to na pewno, to wyglądało mocno, dynamicznie i tak dalej, i silnie. Nie, no Denis to jest kocur, wiesz, to jest jeszcze, on powinien walczyć na zawodowych galach, nie? Jak można w ogóle porównywać mnie do Denisa? No, on ma fajnego tatę też, bardzo sprawnego. Jasne, że tak. Ale Denis zawojował. Pomimo tego, że nie udało mu się go skończyć w pierwszej rundzie, to no, zrobił swoje, no tam go... Pokazał się naprawdę ze świetnej strony. Gdyby była to bardzo mocna oferta, to gdzieś bym to rozważył, ale musiałaby to być naprawdę dobra oferta. Tak jak wspominam, ja się nie boję wyzwań, ale też ja jestem zawodnikiem MMA, trenuję wszechstylowo i tak, żeby się ograniczać teraz, że nagle wymyślę sobie, że zostanę pięściarzem, no to nie jest dla mnie. Jeśli byłaby oferta na tyle kusząca, że mógłbym zaryzykować, to pewnie bym to zrobił bez problemu, ale tak to nie są dla mnie jakieś historie. Ale w MMA byś spróbował? Znaczy w MMA to on by spróbował, nie ja. Może tak, nie? Tak mi się zresztą wydaje, no ja to, inaczej. Ja nie mam nic do Denisa, ja go gdzieś tam poznałem i tak dalej. Dla mnie no, normalny gość, w porządku. Ale teraz widzę, że dużo osób go zaczyna wyzywać do walki. Ja to bym odchodził od czegoś takiego. Po prostu no, ja bym nie chciał robić swojego PR-u na podstawie tego, że ktoś wygrał walkę i się pokazał dla dobrej federacji. No, ja mam gdzie walczyć i nie mam z tym problemu. Bo nawet wracając do tego Denisa Załęckiego, który nikogo się nie boi, ze wszystkimi chce walczyć, to też nie ukrywajmy, no, wyszedł z gromdy i myślę, że tą popularność, którą w tej chwili ma i korzysta, to ma swoje 5 minut i może zarobić wielkie pieniądze, no to też myślę, że dzięki gromdzie, bo wiadomo, że nie dzięki jakimś tam innym federacjom. Wiadomo, że to jest charakterny chłopak z ambicjami, który po prostu mówi, że się nikogo nie boi. Wielu takich zawodników, którzy przyszło do gromdy, to po prostu niby się mienili, czy tam ktoś ich nazywał, że to jest chuligan, a tak naprawdę się okazało, że ten chłopak ma wielkie ambicje sportowe, nikt mu nie dawał szansy i dzisiaj jest w jakiś tam sposób rozpoznawalny i w swoim mieście może chodzić z podniesioną głową, a po prostu ubliżenie komuś, że jest jakiś kryminalista, przestępca, pospolity czy inny, to myślę, że to się mija w ogóle z celem, bo tutaj jest biznes, ja na nikogo się nie obrażam. Wiadomo, że tam te słowa z jego ust, które padły, że kogoś boli dupa, wiadomo, że to jest nieładnie, no ale wiadomo, że to jest młody, ambitny, charakterny człowiek, który po prostu chce coś osiągnąć, chciał założyć federację, założył federację, ale mówię, my jesteśmy otwarci na taką walkę na gromdzie, chociaż ja nie ukrywając, jestem cały czas sercem za Denisem, bo wiadomo, że to chłopak charakterny, tutaj z moich klimatów bardziej niż tutaj nie znam Alana. Nie chciałem do tego się odnosić, nie chciałem Denisa obrażać i nie mam zamiaru jego obrażać. Nieładnie się zachował w wywiadzie z tobą, mówiąc, że nie mam jaj. Tak powiedział, jeżeli mam jaja, to niech to, żebym zawalczył z nim na gromdzie. Ja powiem tak, ja jestem lojalną osobą. Nie wiem, czy organizatorzy by chcieli, żebym ja z nim zawalczył, czy nie. I nie mam zamiaru oszukiwać organizatorów w Wotorę, żeby tam pójść do gromdy zawalczyć. Nie jestem taki, walczę w Wotorę, jestem lojalny, będę się tego trzymał. No i mówię, nieładna rzecz, że wezwał mnie na pojedynek sam, później gdzie ten pojedynek przegrał, w 1,5 minuty. I tak naprawdę o czym my tu będziemy rozmawiać, że wybrał sobie inną, kolejną formułę, gdzie ma nadzieję, że mnie pokona. Bez sensu, tak? Niech wraca do Wotorę, wygra dwie, trzy walki, możemy zawalczyć. Przede wszystkim to jest kawał konia, potrafi boksować, walczyć i wszedł dokładnie to samo, co gdzieś mówiliśmy, ten prawy nad ręką, trafił centralnie i fajna walka. Ma czym uderzyć, wiesz, waży 108 kilo, przy tych gabaretach iść do przodu, trafić celnie, to wiesz, to jest tak jak mówisz, to jest, poza tym Denis boksuje kawał czasu i Tyson boksował i on. Boksowałem już kopę lat, nie? Gdzie może dojść Denis Załęcki, jeżeli chodzi o karierę sportowca? Wszystko zależy od niego, pamiętaj.
To nie jest tak, że pytasz mnie, to wszystko zależy od niego. Jak będzie chciał pójść, to 100% ma przecież gabaryty, ma umiejętności, to czemu nie? Może będzie takim właśnie street fighterem gdzieś tam właśnie w tym... Ja inaczej, jak mam być szczery, to mi się podoba ta formuła z racji tego, że to jest przede wszystkim walka legalna, czech na czech legalna i kurde, niech się nie biją po lasach, nie dewastują wszystkich tam rzeczy, tylko właśnie niech zrobią sobie taką ligę chuliganów i niech wygrywa. Jeden tylko, żeby to też miało, wiesz, grzecznie na stadionie, na takiej gali, bo wiesz jak to jest. Przy takiej grupie charakterów to przede wszystkim testosteronu, no wiesz, jedna iskra i czasami się kończy. Jak się kończy, wielokrotnie byliśmy świadkami tego, nie? No ale dla mnie to jest takie typowo, wiesz, no nie jest to sportowe zachowanie, no, z tego co widziałem. Nie wiem jak tam historia cała wygląda między nimi, no ale takie zachowanie, wiesz. No ja bym to inaczej rozwiązał, nie? No ale to jest, wiesz, oni się tam promują we własny sposób, mają swój pomysł na życie i to mi do tego. Są dymy, kurwa, jest Denis, jest Alan, oni się tam napierdalają. Ci ludzie, co chcą to chcą widzieć tą napierdalankę, mają to. Ja też chętnie zobaczę. Wiesz, Lexi Chaplin, wiesz o co chodzi. To musi, kurwa, być, bo to pcha to wszystko do przodu. Lexi Chaplin daje, kurwa, miejsce też takiemu Denisowi i przez to też potrzebowała jego walka do góry. Nie, zorganizowali to wszystko. No ten młody jest faktycznie dynamiczny. Jest naprawdę szybki i dynamiczny. Jeżeli taką szybkość potrafiłby przez dwie pięciominutowe rundy utrzymać, szybkość i kondycję, no to kto wie, jakby się to zakończyło. Myślę, że jak na polskie warunki, bardzo ciekawe zestawienie. Dla mnie kondycyjnie jest do rozrywania, nie? Na spokojnie mógłbym. Mam 90 kilo na wadze, więc nawet jestem cięższy od Alana, więc ja jestem otwarty na taką ofertę. Jeśli chodzi o tą walkę, to bardzo chciałem tą walkę zobaczyć. No i w sumie nie zdziwiłem się, że wygrał Denis, bo ma pierdolnięcie, kondycja słabsza, do przerobienia. Jaki ty masz teraz stosunek do Denisa po tym wszystkim? Bo powiedziałeś, że go szanujesz jako sportowca. Nie, ja go nie szanuję właśnie jako sportowca. Nie powiedziałeś tego po pokej jedynku? Ja podziękowałem mu za walkę. Okay. Ja mu tylko podziękowałem za walkę, bo dla mnie to był niesamowity sprawdzian i tyle. Nie szanuję go jako sportowca z tego względu, że tak się sportowcy nie zachowują. Nie mam żadnej urazy. Denisa poznałem, mówię, jakiś czas temu, także po całej tej sytuacji podaliśmy sobie ręce, tak? No, chłopak był trochę zdenerwowany, nie wiem. No jest silny, tak, jak najbardziej. Każdy coś tam w sobie ma. Tak samo i Alan, także... A Denis jest chyba takim bardziej facetem nerwanym. Jemu chyba wszystko przeszkadza, także no mówię, no trzeba podchodzić jakoś profesjonalnie do pewnych rzeczy. On przyszedł tutaj na konferencję, ja przyszedłem, żeby ochraniać drugą osobę, także... Jako tako, długo się tam gdzieś z Denisem nie znam, ale... Szanuję go, tak, za to wszystkie, za to całe podejście. Alan troszeczkę za bardzo też mógłby złapać trochę pokory, bo wiadomo, nie gadką, tylko czynami się to wszystko później będzie odbijało, więc polecałbym. I no, widać to wszystko też, jak Denis do tego podchodzi, nie, jest to jakaś też zabawa, tak, wszystko na poważnie i no i stoi murem, tak samo, wiadomo, my też się nie musimy lubić, tak, oczywiście szanuję Alana, jak najbardziej, jak nie lubię go, nie muszę go lubić, nie, ale jednego szanuję, fajnie, że się podjął walki, wiadomo, każdy ma tam swoich, nie, faworytów, swoich jakieś tutaj osoby, które jednak kibicujemy, no i za Denisem jednak stoi murem, nie. On jest już podobny do mnie. Znaczy, albo ja podobnie do niego, to w każdym bądź razie, wiesz, to jest chłop, który, wiesz, bije się, kurwa, na ulicy, nie boi się walk. No jestem taki sam, no. Szanując to, że jak się bił, ale przykładowo mi się mega nie podobało, kurwa, to, że uderzył, przykładowo, wiesz, Alana, no bo jeżeli to ma być sport, mają być sportowe, wkurwienie, no bo można być jak kogoś wkurwionym, ale weź to przenieść, wiesz, do klatki, a nie, wiesz, jakieś tam, kurwa, łokcie, liście czy ten, no nie powinno takich rzeczy być, nie? To, moim zdaniem, to straszne zachowanie. No, Denis jest bardzo wybuchową osobą. Jest wybuchową osobą, wiesz, to widać, nie? No ale trzeba te, wiesz, wodze, kurwa, wiesz, przytrzymać i... Myślisz, że miałbyś swoje szanse? Oczywiście, że tak. Dobrze, i tym pozytywnym akcentem, z szacunkiem, bo... Oczywiście, że z szacunkiem, no bo... No z szacunkiem, no jest, wiesz, jest mocny chłop. Przecież tego mu nie można co... A ja też nie będę... Inaczej, ja też bym nie chciał, żeby znowu ludzie odebrali, kurwa, tak, że ja chcę, kurwa, z Denisem, bo teraz grądy tam, wiesz, wszyscy zaczepiają, kurwa, że będą, wiesz, się wybijać. Stał się medialny mocno. No, stał się, wiesz, mocno medialny, ale znowu, wiesz, jakim kosztem, bo mi się...
bo Denis, jak ja na niego patrzę, to mam wrażenie, że to jest po prostu zabijaka i on po prostu będzie taranem. Ostatnio jest gorąco też na temat Denisa Zelenskiego. Wszyscy są na niego chętni, prawda? No bo wiadomo, jest na fali, jest gość, zrobił wokół siebie zamieszanie straszne, nie? Ja do niego nic nie mam personalnie. A jak to radziłeś sobie na sparingach z Alanem? Z Alanem nie robiłem, no gdzie on? Przecież jest mniejszy, lżejszy. Ale Denis z nim walczył, widzisz. No widzisz, Alan... on waży 110 kilo, dlatego mówię, że wygrać... Ale Denis nie chce w MMA, z tego co wygrać, wiem. Raczej tak... boks i raczej... Ale chce się bić na małe piątkówki, no to co? No to będziemy na małe piątkówki z... Boksie czy w kickboxingu? On jest, kurde, przecież w kickboxingu jest... Puchar Polski zdobył, jest... pokonuje... Mistrzem Polski juniorów, młodszych. No kurde, no przecież on widać, że jest w tej stójce, to co, dobry, co on będzie sobie wybierał... Nie, jest dobry, to prawda. Będzie sobie wybierał tylko do swojej płaszczyzny, no startuje w organizacjach MMA. Więc bijmy się w MMA, no. W sensie... Ale zapytam, no to dobra, to bijcie się w kickboxingu. Wziąłbyś walkę w kickboxingu, wziąłbyś walkę w boksie na przykład. Dobra, okej. Okay. Bez kopnięć, ale w boksie. Boksie bym wziął. Boksie tak? Bym wziął w kickboxingu. Małe rękawice czy duże? W boksie... W boksie bym wziął większe rękawice, bo tak jak mówię, a on się śmiał z Alana, że się tu boi, coś tam, to nie jest ulica, chłopie. My chcemy powalczyć, chcemy swoje zdrowie szanujemy, wiemy jak to się ma z pięściami, z naszymi dłoniami, trzeba je szanować, bo to są nasze narzędzia pracy, nasze, nawet jeżeli nie będziemy pracować, nie będziemy walczyć, to może będziemy pracować w fizyczny sposób, nie wiem, to są do końca życia, to są nasze narzędzia, nie? Nie robisz pompek na kościach, bo ja robię. Robię, no też mam trochę. Czy Denis ma mocne uderzenie? No oglądałeś tą walkę, nie? No, ja widząc te cepy, widząc te kurczę pchane ciosy i no i ten niski poziom sportowy, no to wiesz, no to no stwierdzam, że no gołym okiem nie widać, żeby to było jakieś tam mocne jemnięcie, a zwłaszcza, że walczy z gościem 20 kg lżejszym, nie? Więc jak to jest możliwe, że człowiek, który uważa siebie za zawodnika, za fightera, jakby z takiego zasadowca, w ten sposób zachowuje się do drugiego zawodnika, nie? Że ja jeszcze, tak jak mówiłem w filmiku, rozumiem ubliżanie, bo to friki i tak dalej. Rozumiem, że ktoś tam kogoś odepcha, bo to są emocje. Ci ludzie nie mają do czynienia ze sportem często, tylko po prostu tam walczą, bo mają zasięgi. Po trzecie, no wiesz, no za każdym razem... To nie były tylko emocje, to były zaplanowane akcje, że on go uderzył najpierw z liścia, później sztukę mu wywalił, a na sam koniec, dzień przed walką, łokieć. No, moim zdaniem, frajerstwo. Typowe frajerstwo, żeby komuś dzień przed walką wywalić łokieć i tak na dobrą sprawę spowodować to, że mogło do tej walki nie dojść, nie? To głupota i... jeszcze raz głupota, nie? No, no tak się nie robi po prostu, nawet na takich frikowych galach, nie? Uważam, że przesadą był już, powiedzmy, ten liść czy ta sztuka, ale łokieć już naprawdę masakra, nie?